Chociaż Europa coraz mocniej dochodzi do głosu, jeśli chodzi o produkcję filmową, to jednak wciąż niezaprzeczalnym liderem na świecie jest USA, szczególnie uwzględniając to studia, które swoją siedzibę mają w Los Angeles, precyzując bardziej Hollywood. Nagrody Oscara, choć nie są tak cenione jak choćby jeszcze kilka dekad wstecz, to jednak niezaprzeczalnie jest to wielkie wyróżnienie dla aktorów, reżyserów czy samego filmu. Były jednak czasy, kiedy USA, choć silne, nie były najważniejszym rynkiem zbytu w świecie filmowym. Taką rolę pełniły Niemcy, a wszystko za sprawą wielkiego koncernu państwowego, który nosił nazwę UFA. Nie myli z tym rosyjskim miastem i nie przekręcać na UFO. To już wszystko, więc możemy zaczynać. Oczywiście nie byłbym sobą, jeśli nie zachęciłbym Was do zasubskrybowania kanału, napisania komentarza lub dania łapki w górę. Teraz możemy zacząć na dobre. Jednak nie, bo posiadam jeszcze Facebooka i mile widziane będzie, jeśli polubisz go, bo to zwiększy zasięgi i dzięki temu będę w stanie tworzyć nowe filmy, żebyś Ty mógł poszerzać swoją wiedzę w zakresie starego filmu. Dziękuję i zaczynamy. Co to właściwie jest UFA? UFA to skrót od Uniwersum Film AG. UFA została powołana 18 grudnia 1917 roku decyzją Ministerstwa Wojny Cesarstwa Niemieckiego, a dokładnie głównodowodzącego wojsk niemieckich w czasie I wojny światowej, generała Erycha Ludendorffa. Możliwe to było, kiedy państwo przejęło kapitał dwóch wytwórni, Nordis i Decla, które przez wojnę wpadły w tarapaty finansowe. Cel był jeden, a więc tworzenie filmów propagandowych, które miały stwarzać pozór świetnie zaopatrzonej i zaprawionej w boju armii niemieckiej, która nie ustępuje w polu rywalowi. Wszystko za sprawą tego, że rok wcześniej Brytyjczycy zastosowali taką metodę, kręcąc film o bitwie nad Somą, który w kinie obejrzał ponad 2 miliony obywateli brytyjskich. Decyzja generała, choć słuszna, nie przyniosła efektu, ponieważ były za późno. 11 listopada 1918 roku strona niemiecka skapitulowała. UFA jednak nie przestała istnieć. Wręcz na odwrót. Przez następną dekadę będzie przeżywała swój renesans. Nadal będzie własnością państwa, dokładnie Republiki Weimarskiej. W pierwszej dekadzie okresu pomiędzy obiema wojnami UFA była odpowiedzialna za tworzenie największych dzieł niemieckiej kinematografii. W ten sposób nakręcono takie produkcje jak Gabinet doktora Caligariego z 1920 roku, Nosferatu Symfonia Grozy z 1922 roku, dwóch części filmu Nibelungi z 1924 roku, czy Metropolis z 1927 roku, które stało się pierwszym gwoździem do trumny wytwórni. Oprócz filmu z tzw. nurtu ekspresjonizmu niemieckiego, produkowano równie popularne filmy górskie, które kręcono w naturalnych plenerach, a głównym twórcą takich filmów był Arnold Fanck, prywatny miłośnik sportów zimowych. W ten sposób powstał najsłynniejszy film o tej tematyce, a więc Białe Szaleństwo, w którym wystąpił osobiście Hanne Schneider, zwany przez wielu ojcem współczesnego narciarstwa. Dla wytwórni filmy kręcili najwybitniejsi reżyserowie niemieccy w tamtym okresie, a więc Robert Wiene, Friedrich Murnau czy Fritz Lang. Nie można również zapomnieć o aktorach, m.in. Marlenie Dietrich czy Emilu Janingsie. Wspomniałem, że film Metropolis przyczynił się do upadku UFA. Dlaczego? Film Metropolis bez wątpienia był produkcją, która musiała kosztować fortunę. Tak też było. Niestety producenci byli zawiedzeni, ponieważ nie udało im się nawet zwrócić kosztów produkcji. Doprowadziło to do sytuacji, w której wytwórnia stanęła na skraju bankructwa. W 1927 roku wytwórnię filmową w całości przejął Gustav Krupp, zarządca Friedrich Krupp AG i dziedzic fortuny rodziny Kruppów. Tym samym wytwórnia stała się własnością spółki, która była mocno powiązana z przemysłem ciężkim. W 1930 roku UFA wydała ostatni wielki przebój, film Błękitny Anioł, który miał dźwięk i pozwolił Marlenie Dietrich osiągnąć sławę międzynarodową. Kiedy w 1933 roku naziści na czele z Hitlerem dochodzą do władzy w Niemczech, Józef Goebbels, druga osoba w państwie, zostaje dyrektorem programowym UFA, która od tej pory stanie się maszyną do tworzenia filmów propagandowych. Niestety spowodowało to, że większość reżyserów, jak i aktorów zdecydowała się opuścić Niemcy, przeważnie udając się do USA. W 1937 roku NSDAP było całkowitym właścicielem wytwórni. To tu w okresie od 1933 do 1945 roku powstawały największe tuby propagandowe nazistów, a więc Triumf Woli z 1935 roku, czy też Żyd SUS z 1940 roku, który stał się podstawą usprawiedliwienia planu ostatecznej zagłady Żydów. Po wojnie UFA w zasadzie przestała funkcjonować, ponieważ jej wizerunek był tak związany z III Rzeszą, że żadna produkcja, którą tworzyła UFA, w zasadzie się nie sprzedawała. Niejednokrotnie próbowano reaktywować projekt, szczególnie w latach 60. Wszystko jednak nadaremno.
Ostatecznie wszelkie ślady po niegdysiejszym gigancie filmowym zanikły po zjednoczeniu Niemiec w latach 90. To już wszystko na dzisiaj. Przypominam, że jeśli film Ci się podobał, to daj łapkę w górę, napisz komentarz i oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że Ci się podobało i do następnego razu.